Bielsko-Biała nie będzie finansować metody leczenia in vitro swoim mieszkańcom. Taką decyzję podjęli w czwartek radni. Podczas głosowania przeciwko byli radni Prawa i Sprawiedliwości i 7 radnych z klubu prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. Padło zdanie, że po in vitro sięgają tak zdesperowane pary, które wyczerpały wszystkie sposoby, rozumiem, wszystkie sposoby naturalne, żeby to dziecko było genetycznie ich. Tak, takie sposoby może zostały wyczerpane, ale proszę popatrzeć, ile jest dzieci pozostawianych w oknach życia, kilkudniowych, tygodniowych, ile jest dzieci w domach dziecka, czekających na to, żeby taka para pragnąca dziecka po prostu je zaadoptowała. To jest naturalny sposób rozwiązania problemu bezpłodności. Za dofinansowaniem głosowało tylko 8 radnych. Myślę, że wszyscy, którzy są katolikami, wiedzą o tym, że w nauczaniu Kościoła katolickiego jest taki podział na pewne prawdy wiary, które katolik musi respektować. No i jest nauczanie Kościoła, tak? I to nauczanie Kościoła się oczywiście zmienia. Ono się zmienia historycznie. Kwestia in vitro była jedną z tych, na które głos mogli oddać mieszkańcy podczas referendum lokalnego. I choć samo referendum formalnie było nieważne, bo frekwencja nie przekroczyła 30% uprawnionych do głosowania, to na jego podstawie prezydent Bielska podjął decyzję, że w mieście nie powstanie spalarnia śmieci. W przypadku in vitro radni nie zasugerowali się jednak głosem mieszkańców, spośród których ponad 62% opowiedziało się za dofinansowaniem. Zawsze jest tak, że na uchwałach i wykonanie powierza się prezydentowi miasta. W tym wypadku nie znalazła się większość popierająca to rozwiązanie, dofinansowanie przez gminę do in vitro. To być może jest trochę zaskakujące, również dla mnie, ale z tym się trzeba pogodzić. Zamyka to de facto drogę, przynajmniej w tej kadencji, na kolejne działania. Dziś oburzenia decyzją radnych nie kryje Lewica. Poseł Przemysław Koperski wystosował list do Donalda Tuska, w którym pyta, czy któryś z radnych głosujących przeciw dofinansowaniu in vitro znajdzie się na listach wyborczych Platformy Obywatelskiej. Wczoraj na sesji Rady Miasta radni, którzy zagłosowali przeciwko in vitro, zdradzili mieszkańców, oszukali mieszkańców, pokazali mieszkańcom Bielska-Białej środkowy palec i stracili mandat do tego, żeby sprawować swoje funkcje. To jest ogromny policzek dla nas wszystkich, dla bielszczanek i dla bielszczan, dla tych, którzy podpisywali nasze listy poparcia dla inicjatywy uchwałodawczej, dla tych, którzy przyszli na referendum. Nie oznacza to jednak, że pary z Bielska-Białej nie będą mogły skorzystać z programu leczenia niepłodności in vitro w ogóle. Taką możliwość zaoferuje program Urzędu Marszałkowskiego.